A, dzień dobry. A mam poniedziałek właśnie, po 6 już. Mam tu urodziny. Odżywkę. Mieszać muszę. Na masę. Szkoda, że mnie dziewczyny nie będę miał na urodziny. Smutne takie życie. Co zrobisz? Co zrobisz? O, organista pozdrawiam. Też ma się wybierać do mnie. A ja napisałem do niego. Rozmieszać. Czekoladowa. Dużo tutaj jest dobrych rzeczy. Całe życie sam będę. Smutno trochę. A, ktoś wysłał mi. Cipkę sztuczną. Ja nie używam. Będę czekał na kobietę. Może wreszcie. Która się znajdzie. Bo przychodzą mężczyźni. Swoimi dziewczętami. Miło tak się popatrzeć. Lubię ze mną rozmawiać. Te kobiety. A widzieliście. Nawet Ewa. Z Ameryki. A ja widziałem, jak Jacek pokazywał, jak tańczyłaś. A bardzo dziękuję ci za 950 zł wysłałaś. Nie wiem, kiedy będę jeszcze jednego lajta zrobię. Organista chce przyjechać. On może chce. Chcę ze mną lajta zrobić urodzinowego. Ale widzicie, jak to jest. Mieszam sobie, napiję się.
Malutka. Z mlekiem sobie kupiłem rano, można sobie pić. Takie to życie. Co z tego, z tej popularności, jak niektórzy są, nie są zadowoleni. Chyba zostanę sam. Co zrobisz, to nic nie zrobisz. Smutne takie życie. Ale dobrze, chociaż widzowie są, mają szlachetne dusze. No, 5 osób wysłało po 50 zł. Ewa wysłała 250 zł. 25 zł jedna osoba. No dobrze, zbieram te pieniądze. Jak to się mówi na stare lata. No, wszystko muszę opłacać. Widzicie, ZUS. Nie ZUS. Księgowość. Podatki. Nie jest tak. To takie proste. Ale trzeba coś robić. Każdy człowiek w jakiś sposób pracuje na swoje utrzymanie. No pójdę się do Zodiaka na obiad. No. Sam. Tam jest. Miłe kobiety. O, tu sąsiadka niedaleko pracuje. Ostatnio mi właśnie nakładała mi obiad. A ja mówię, no flaki. Śmiała się. Jak ja miałem powiedzieć? No to zupa z flaków. Flaki. I uśmiechała się. No dla organisty. Biblę daliśmy. Przekazaliśmy. I dla Izy. Po co to zbierać? To też można przekazać. Dla drugiego człowieka.
Ja myślałem. Takie filmy oglądam też. Różne. To widzicie, internet muszę płacić. Wszystko trzeba płacić. Jak coś się ułym. A mam dwie kamery. Muszę jakąś lepszą kamerę. A to muszę sprzedać. Po co mają leżeć? Trzeba jedną kamerę. Jakąś lepszą. Są taki chłopak, który tutaj przychodził. Taka większa kamera, że jak aparat fotograficzny, a można od razu nagrywać i można od razu rzucać na może zrobię lajta na kamerę urodzinową i może ktoś będzie chciał prezent mi zrobić. Na urodziny. No już 47 lat. Poniedziałek. A za 5 dni. Bo mamy 20. Zaraz zobaczę. Dzisiaj poniedziałek. A wtorek, środa, czwartek, piątek za 4 dni. Piątek. Kończę 47 lat. Za 4 dni. Ale urodziny to w sobotę. Będę robił. Paulina. Też jakiś prezent szykujemy. O, teraz 7 godzina. Zaś. 11 minut, 7. No była w Polsce, mogła przyjechać na jeden dzień z synkiem swoim wspaniałym. Zapoznać się. Rozmawiam na jeden dzień. Ale ogólnie pojechała do Holandii. No to tak wyszło, jak wyszło. Tak, to moje zbieram. Już dwa, bank dwa razy pisał. Jeden i drugi. No, proponują kredyt 6%, 22% pożyczkę. Ale ogólnie na razie mi pożyczka nie interesuje. Musiałbym więcej lajtów robić, zbierać pieniądze na moje pragnienie mieć swoje mieszkanie, jakąś kawalerkę kupić. Tylko nie nową,
do remontu i zamieszkać z dziewczyną, a później może z żoną. No a za 4 dni urodziny, widzicie, smutne takie urodziny. O, bardzo dobre, czekoladowe to jest. Krzysio śpi. No, wczoraj pielniarka była. Miła kobieta. Bardzo ładnie wygląda zawsze, uśmiechnięta, lubi, no to jej praca. Tak samo jak Iza pracuje w opiece, pilnuje, opiekuje się starszymi ludźmi. No, bardzo sympatyczna kobieta. No, ma wspaniałego faceta, ma dziecko, które też ogląda moje filmy. Bardzo mu dziękuję za to. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję. No, miła impreza. Tutaj co wcześniej. No, zobaczymy co Krzysiek. Jaki mi prezent? Żaden. Tak to jest właśnie. No dużo ruchu. No. Teraz dobrze. Te tabletki biorę na stawy. Dobrze mi. A gadają ludzie, o mi kolana się nie zginają. Głupoty gadają to. Ja się nie przejmuję. Co wy gadacie o mnie? Wy to ogólnie specjalnie to robicie. A też Paulinki. Dziękuję. Powiedziała, że bardzo dobrze wypowiedziałem się na jednym filmie. To mam w głowie trochę poukładane. Ja nie chodzę po jakichś lokalach. O, chodzę tutaj do Zodiaka, bardzo dobry bar. Tam wszyscy mnie znają, wszystkich ja pozdrawiam. Ostatnio mnie taksówkarz wiózł. O, już tyle razy mi wiózł. To serdecznie go pozdrawiam. Bardzo mile. Zawsze ze mną rozmawia.
Tutaj dużo taksówkarzy u mnie. Całe biuro pozdrawiam. I dyrektora, i pracowniczki, które pracują. Zawsze zadzwonię. Zawsze mile. Ja rozmawiam zawsze. Jak rozmawiają, to uśmiechają się. Bo ogółem kobiety lubią, jak się ogółem sympatycznie się rozmawia. Pewne słowa się powie. Są ogółem uśmiechnięte, zadowolone. A i niektóre kobiety w jakiś sposób szanują może mnie. Ale jeszcze ogółem nie znalazła się taka osoba, która by zamieszkałaby ze mną. To jest moja ogółem praca, widzicie. Każdy w jakiś sposób zarabia na swoje utrzymanie, na swoje życie. Ktoś przypomniał. No zaraz będzie z samego rana film. Wczoraj 3 filmy. Ale ogólnie mniej filmów nagrywam, bo... O! Właśnie. Bo o czym to? Żebym miał jakąś osobę, która by chciała w jakiś sposób kurde, 3 razy to. Rafał Bozi, Krzyśka, Jacek, Krzyśka nagrywa, widzicie, ja sam ogółem nagrywam, ale chciałbym mieć kogoś, żeby tak latem na Mazury pojechaliśmy z Marcinem Spawaczem, też go pozdrawiam. No pokazałem wam wspaniałe ogółem miejsca, tam gdzie byliśmy. O! Miłego dnia życzę wam i uśmiechu na twarzy.